A tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, drodzy Państwo, i zaczynamy dzisiejszą imprezę oto na swojskiej wodzie, czyli czarna nida, morawica, nie inaczej. Więc zaczynamy, zapraszam na film. Miało być gdzie indziej, ale każdy się wystraszył, każdy zdaje sobie sprawę, kwarantanna, bezpieczeństwo najważniejsze, żeby się nie przemieszczać w skupiskach, nie przebywać, żeby się nie zarazić wirusem, koronawirus, SARS inaczej, ale kwarantanna nad wodą, i tak będzie tytuł mojego filmu najnowszego rzeki. A więc zapraszam wszystkich na najnowszy film z czarnej nidy, nie inaczej, woda PZW, i jedziemy z tym koksem. I zobaczymy, czy uda nam się coś złowić oto z tej miejscówki. Jak nie w jednym miejscu, to pójdziemy później na stykankę. Jak zauważyliście na wstępie, zobaczcie jeszcze raz, zbierałem czerwone robaki, bo wyszły jak dżownice, tak to się mówi, po deszczu. Więc darmowa przynęta, którą pozbierałem. I mamy kilka sztuk czerwonych robaków za free do dzisiejszego wędkowania, ale tak mówię, spróbujemy najpierw połowić w tym miejscu, gdzie teraz jestem, poprzepuszczać zestaw za białą rybą i zobaczymy, co dzisiaj skubnie. A więc jeszcze raz kawa, herbatka, ciasteczko, obrowiec i jedziemy z tym koksem. Zapraszam na najnowszy swój film, więc bądźcie ze mną i jedziemy. Dzisiaj jest 21 marzec, godzina 7:30 w tej chwili, więc zaczniemy wędkowanie, rozłożymy się pomalutku i będziemy łowić w kilku miejscach. Dużo dzisiaj sprzętów, drodzy Państwo, nie mam, wiadro z zanętą, glinka w środku, którą zaraz przygotujemy, plecak, ręcznik i jedną bolonkę wziąłem pod bierak i pomału się, drodzy Państwo, rozkładamy czerwone robaczki, tak widzieliście, i przygotujemy sobie zanętę przygotujemy, przesypiemy glinkę i rozrobimy nętę. Dobrze. Damy nętę taką. Damy to wszystko. Pozbędziemy się resztek pootwieranych, napoczętych, tak to się mówi, oraz tą. Dobrze, mamy to pieczywo fluo na koniec. Zobaczcie, na styk wody dałem, na oko, jest idealnie. Zaraz to wypiję sobie, niech sobie pije, ale rozłożę wędkę, wygruntujemy. Choć nie muszę, bo widzę po wodzie, ale przepuścimy parę razy na sucho zestaw, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie dzisiaj przepuszczać. Mamy płatki owsiane, żeby dokleić bardziej zapach oraz
trzcinkę w kurkumie, na którą będziemy dzisiaj wędkować. I oczywiście konopie. Konopie od razu rzucimy. Zobaczcie, to nigdy nie przeszkadza. Dodatek konopi. Zobaczcie. Niech sobie to pije. I zaraz wymieszamy z glinką i jeszcze dowilżymy. Dobrze. Płatki owsiane. Jedne. Drugie. Bardziej zmielone. Okej, okay, jeszcze sobie piję i zaraz połączymy z glinką. Okej, okay. Dodaliśmy płatków owsianych, wymieszaliśmy to wszystko. Dobrze, dodamy teraz jeszcze trochę zapachu. Myślę, że starczy. Wymieszamy na sam koniec zapach, tak żeby była bardziej intensywny zapach zanęty niż w czasie domoczania z zanętą na początku, więc dodałem, a pięknie, na końcu. Ok, dodamy pieczywa fluo. Jeden. Oraz tego bardziej kolorowego. Myślę, że starczy, nie za dużo. I teraz to wymieszamy. Ok. I tak do swojego łowienia dzisiaj. Mamy mieszankę gotową, sprawdzimy, zrobimy kulę, rzucimy, jest wpyte, zobaczcie, a w razie co nam będzie wypukiwał. Dobrze, więc formujemy kulę i męcimy. Bez robactwa dzisiaj, tak aby nam nie wypokiwało. Zrobimy ze 4, dlatego że nie wiem, może później pójdę dalej i będzie mi też potrzebna nęta w inne miejsce. To 4 kule na początek, tak aby zachęcić rybki do podpłynięcia, więc zobaczymy. Szybko piję wodę, towar, więc niedługo będę musiał domoczyć resztę, ale to na razie się nie spieszy. Tak pokazałem, jest dla mnie idealna. Więc tak mówię, 4 nieduże kulki w miejsce, gdzie będę wędkował. 3. Ok, i rozkładamy wędkę i przepuszczamy pierwszy raz dzisiaj zestaw na pinkę i zobaczymy, co dzisiaj działa, więc jeszcze raz kawa, herbatka, ciasteczko, browiec i zostańcie ze mną i jedziemy z tym koksem. Ale zanim zarzucę sprzęta, drodzy Państwo, napijemy się Energola. Dlatego, że lubię, więc wasze zdrowie. No i zobaczymy, co dzisiaj uda złowić się w sobotę 21 marca, gdy na świecie panuje, buszuje wirus konora, koronawirus, inaczej SARS. Więc kwarantanna nad wodą w samotności.
myślę, że będzie w porządku. Więc zobaczymy. Więc jeszcze raz wasze zdrowie i zostańcie ze mną. Siądziemy cichutko na wiadereczku. Założymy przynętę z dwie pinki. W kurkumie weźmiemy czerwoną. Za końcówkę czerwoną i białą trzy. Niech będzie trzy. Zejdziemy żałować. I pierwsze przepuszczenie. Hamulec ustawiony. Grunt na oko. Dobrze, przepuszczamy, trzymamy. Pierwsze przepuszczenie. Trzymamy. Zobaczymy dzisiaj. Dobrze, pierwsze przepuszczenie. Teraz będzie drugie. Z tym, że w czasie wędkowania będę podnosił grunt. Podniesiemy grunt o jakieś 10 cm. I drugie przepuszczenie. Trzymamy. Teraz jest w miejscu nęcenia. Nie chciałem dużo sypać nęty, dlatego że nie wiadomo, co będzie z tymi rwami. Pamiętacie ostatni wypad? Zanęciłem dwa kleniki z tego miejsca, więc ryba nie była w ogóle aktywna na tym odcinku. Jest drugie przepuszczenie. Drugie przepuszczenie, pierwsza ryba. I to jest, drodzy Państwo, jelec. Zobaczcie. Jelczyk. Jelczyk. Pierwsza ryba zaliczona, więc wędkujemy dalej. Jest już w pytkę. Przy drugim przepuszczeniu pierwsza ryba. Przy podniesionym gruncie, więc nieźle, nieźle, nieźle. Trzecie przepuszczenie, ale tam mam supeł. Supeł mam, drodzy Państwo, w razie co supeł z ostatniego wędkowania, ale zobaczcie, już jakaś większa, albo jaź, albo płotka, ale nieduża jazia. Zobaczcie, drodzy Państwo. I jest pytkę. Cóż mamy? Cóż można chcieć w ten dzisiejszy dzionek? Zobaczcie. Co mamy? Kleń. Piękny klenik. Już taki większy. Zobaczcie. Tak? Tak. Więc rybkę odczepiamy i zwracamy jej wolność. Płyń, byku, pokoju dorosłego, a tak, żebyś nie odprowadzał mi stada, będę wypuszczał trochę wyżej. Trochę wyżej, te większe rybki. Ciutkę wyżej. O. Jest pyte. Rast. Dwa. Okej. Podsypane. Nikt nam wabi teraz rybki, więc podsypałem z procy pinką. Dobrze, przepuszczamy dalej.
Później podsypiemy, podnęcimy jeszcze ze 2-3 kule. Jeśli będą brania, zostajemy. Jeśli nie, idziemy niżej. Co mamy? Płotka. Nieduża. O, widzicie? Poszedł haczyk tam, gdzie miałem supeł. Więc teraz trzeba penami wyjąć i zawiązać nowy przypon. Dobrze. Ok, haczyk wyjęty. Rybka w dobrej kondycji wraca. Zobaczcie. I teraz zawiążemy przypon. Dlatego, że nie mam nowych przyponów. Więc będziemy musieli, zobaczcie, nie, jest jeden, o, całe szczęście, drodzy Państwo, że mam ostatni przypon niepowiązany, zobaczcie, założymy świeżutki. I świeżutki. Myślałem, że nie mam w ogóle, naprawdę, że będę wiązał, ale nie tym razem. Może później, oby nie. I założymy świeżutki. Tak mówiłem, haczyk. Tu damy 14. Cienki druciak. Tak mówiłem, że jest supeł na żyłce. Dobrze, że teraz poszedł supełek, a nie na jakiejś większej rybce, bo szkoda by było. Przypon zmieniony, więc zakładam robactwo. I przepuszczamy naszego sticka dalej na naszej miejscówce w pytkę i jedziemy. Okej. Zobaczcie. Krzak idzie. Krzak idzie, ale... Krzak idzie, zobaczcie. Weszła w krzak. Ale już ciutkę większa rybka. Pomału. Pomału. I rybka. Drodzy Państwo. Zaliczona. Czyli kolejnik. Zobaczcie, już taki fajniejszy. I tak, drodzy Państwo, 32 cm, nieduży kolejnik. Jak w przypadku pierwszym, rybkę wypuszczamy. Ciutkę dalej, czekając na kolejnego klenika lub jazie, jazia, jak to mówię, płyń. Odpłynął i jest wypyte. 2 sztuki. I przepuszczamy dalej na zestaw.
Teraz podsypiemy jeszcze robakami. Zrobimy jakąś kulę. Jedną, drugą. Bo myślę, że może tu do końca już posiedzę, zawiać się włóczyć. Zobaczymy, jak się ją jeszcze ułoży. Co i jak. Na razie przytrzymuję i przepuszczam. Podsypiemy. Jedna starczy, bo musimy mieć trochę nawędkowanie, więc nie ma za bardzo czym szaleć w nęceniu. Mamy jeszcze zanętę, którą zaraz dowilżę. Donęcimy łowisko, damy dwie kule. Damy dwie kule jego panom i tam za krzaki to będzie się rozpukowało, będzie spływało, więc dwie kule, a reszta zobaczymy, czy tu, czy ciut niżej. Dobrze, i za chwilę przepuszczamy, wędkujemy dalej. Zmiana robaczków i wędkujemy po zanęceniu dalej. Kolejne co mamy, pomału jelec, jelczyk, zobaczcie, to jest jelec. Wracaj. Machaj wędą, ryby będą, jest pytkę, cisza, spokój, obsuwanie z naturą. Jak mówię, kwarantanna nad wodą i jest w pytkę. Podsypiemy. Okej. Nieźle, nieźle, drodzy Państwo. Najważniejsze, że coś się ruszyło. Uklejanie bierze. No i jest w pytkę. Bielec chyba. Nie myliłem się. Zobaczcie. Bielec. Jelczyk. Więc odhaczamy rybkę i przepuszczamy dalej na zestaw. Kolejny jelec. Zobaczcie, niedużo, ale jelce. Jelce weszły, zobaczcie, wnętę. No i czekam na te większe. Ok. I przepuszczamy. Tak.
szorstkie. Kolejny jelczyk. Tym razem zmiana robaków na świeże. Zobaczcie, jaka fajna płotka. I o to w tym wszystkim dzisiaj chodzi. Odczepiamy. I przepuszczamy dalej. Zmiana akumulatorka w czasie holu. I co mamy? Tym razem też nieduży pan klenio. Odczepimy. Rybkę. I zobaczcie. Taki klenik. Zobaczcie. Wraca. Rośnie. Trzeci. I wędkujemy dalej. Czekają na jakieś większe osobniki w ten piękny dzionek. Mała płotka i chyba stąd zaraz pójdziemy dalej. Zobaczymy. Ostatnią rybkę będę chciał stąd złowić, bo widzicie, płotka, jelczyk i klenik. Te trzy gatunki tutaj na razie obławiam, ale chcę zobaczyć tam niżej na rogu, co tam będzie się działo, więc dlatego, tak jak mówię, jeszcze ostatnią rybę stąd złowię i zawijamy się. A więc ostatnia rybka, tak powiedziałem, tak też robię, trzeba być słownym. I już wiemy, że tutaj bierze nieduża płotka, jelczyk i klenik na tej miejscówce, więc opuszczamy. Mógłbym tu już do końca wędkować, bo zanęty mam na tyle jeszcze, ale tak chciałem sobie sprawdzić tą miejscówkę, tamtą niżej. Ostatnio tam nie wędkowałem na samym rogu, tylko trochę wyżej, a teraz będę łowił niżej. Będę przepuszczał tam zestaw, więc zanęcę zanętą i sprawdzimy teraz tamtą miejscówkę. A więc bądźcie dalej ze mną, chwila przerwy i widzimy się już na nowej miejscówce. Wszystko śmieci, wszystko. Dobra. Tu jeszcze papier, folia. I tak jak my zostali, tak też zostawiamy. Idziemy w drugą miejscówkę, zanęcimy i tam będziemy wędkować i zobaczymy. Co nam tamta miejscówka przyniesie. Jaka woda była duża. Wędkowaliśmy ostatnio tu, ale teraz idziemy niżej. O, tu my wędkowali. A teraz idę niżej. Niżej. Czyli tutaj. O,
se siądę i tu będę przepuszczał zestaw. Mam jedną wędkę, to nie ma problemu z przepuszczaniem zestawu, tylko parę razy na sucho przepuszczę i zobaczymy, gdzie będziemy stawiać mętę, czy tu, czy tam wyżej. I tu będziemy wypuszczać gdzieś na 30 metr. Wypuszczanka, przepływanka z wypuszczanką na 30 metrze gdzieś będziemy wypuszczać zestaw i zobaczymy, czy uda się coś stąd wyhaczyć. Tam już wiemy, kleń, płotka i jelec, a tu też będę chciał coś zaliczyć, więc zostańcie ze mną i jest w pitkę!